jakiej kolejnej inicjatywie możemy Cię w takim razie oglądać? Więc zaczęłam zdjęcia już miesiąc temu na planie serialu, o którym nie mogę chyba jeszcze powiedzieć. W każdym razie jest to serial dobrze znany szerokiej publiczności i bardzo się cieszę, ponieważ wreszcie zagram naprawdę straszliwą Zołzę, co jeszcze do tej pory mi się nie przydarzyło. Ostatnio właśnie zakończył się serial Singielka niestety. Tęsknisz bardzo za nimi? No szczerze mówiąc, tęsknię za przyjaciółmi, z którymi się spotykałam praktycznie codziennie na planie, ale z drugiej strony, kiedy się pracuje tak bardzo intensywnie przez ponad rok, to w pewnym momencie ma się trochę dość swojej roli. Ja już miałam troszeczkę dosyć Natalii, już chciałam zagrać kogoś innego, także szczęśliwie dla mnie tak się złożyło, że natychmiast weszłam w próby do nowego spektaklu. Jest to musical w Teatrze Komedia Pierwsza Randka, gdzie też gram straszną Zołzę i to jest takie super, że po tej takiej miłej, wręcz świętej Natalii, która no na koniec troszeczkę się tam zbuntowała, ale generalnie była bardzo niedojrzała, bardzo słodka, nagle stałam się naprawdę prawdziwą Zołzą i pracuję nad dwiema nowymi postaciami, które są po prostu stricte złe. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. A, i jeszcze w musicalu gram wyszukiwarkę Google, która też jest okropna, dlatego w sumie to są trzy złe postaci. Yes.